Czy dotacje bezzwrotne to jedyny sposób na sfinansowanie startu własnej działalności gospodarczej? Z tej strony Jan Brac, to jest kanał BizPlanner o dotacjach i biznesie i dzisiaj opowiem Ci o alternatywie do bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej. Jak pewnie domyślasz się, mówimy o preferencyjnej pożyczce wsparcie w starcie i dzisiaj zaprezentuję Ci 5 faktów właśnie o tym instrumencie. Najciekawsze i najmniej znany fakt zostawiłem na koniec. Program kierowany jest przede wszystkim do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, następnie absolwentów szkół wyższych pozostających 4 lata bez pracy po ukończeniu tych placówek, także studentów ostatniego roku zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia lub studiów jednolitych i opiekunów osób niepełnosprawnych. Wsparcie w starcie to program, który pozwoli Ci ubiegać się o 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Na chwilę obecną maksymalny pułap pomocy to ponad 130 tysięcy złotych na start firmy. Program ma bardzo preferencyjne warunki. Po pierwsze, możesz spłacić całą kwotę w ciągu 7 lat. Oprocentowanie w tym czasie będzie stałe. Na chwilę obecną wynosi 1,7 punktu procentowego. W momencie podpisania umowy oprocentowanie zostaje zamrożone na cały okres kredytowania. Dodatkowym atutem jest to, że w pierwszym roku rozwijania biznesu będziesz mógł ubiegać się o odroczenie spłat kapitałowych, płacąc jedynie niskie odsetki. Rządowy program Wsparcie Starcie to program ogólnokrajowy. Możesz ubiegać się o środki w każdym województwie. Na stronie BGK znajdziesz mapkę, na której umiejscowieni są pośrednicy lokalni, do których możesz skierować wnioski o pożyczkę. Wsparcie starcie to bardzo elastyczny instrument, który pozwoli Ci sfinansować większość Twoich potrzeb inwestycyjnych. Możesz przeznaczyć je zarówno na koszty jednorazowe, takie jak zakup maszyn, urządzeń czy oprogramowania, a także koszty bieżące Twojej działalności w ciągu pierwszych 6 miesięcy, takie jak na przykład najem, księgowość czy kampanie marketingowe. Większość z Was o tym nie wie, natomiast wsparcie w starcie posiada bardzo ciekawy mechanizm, który pozwoli Ci umorzyć część Twojej pierwotnej pożyczki. Jeżeli wykażesz się regularnością w spłatach, będziesz mógł ubiegać się o kolejną pożyczkę, tym razem na stworzenie miejsca pracy dla pracownika. W tym wypadku możesz wnioskować o umorzenie kwoty, która będzie odpowiadała nowej pożyczce, poprzez zmniejszenie tej pierwotnej. Zyskasz maksymalnie do 40 tysięcy z umorzenia tej pierwotnej, zaciągając nową na stworzenie miejsca pracy. Jak widzisz, wsparcie w starcie to bardzo ciekawy instrument, który może być przeznaczony przede wszystkim do branż, które wymagają dużych jednorazowych nakładów na start lub potrzebują większych wydatków, na przykład na kampanie marketingowe. Bardzo dobrze z tej pożyczki rozwijają się firmy specjalistyczne, a także e-commerce. Mam pytanie, jaką Ty działalność gospodarczą chciałbyś otworzyć z wykorzystaniem wsparcia w starcie? Jeżeli masz pytanie dotyczące tego lub innego instrumentu finansowania startu działalności gospodarczej, napisz w komentarzu. Na pewno udzielę Ci odpowiedzi, a być może to właśnie Twoje pytanie będzie motywem przewodnim kolejnego materiału. Oczywiście będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. To był Jan Brac, kanał BizPlanner. Do zobaczenia wkrótce.